Za nami miesiąc wakacji, a to czas, w którym albo wyjeżdżamy na urlopy, albo oczekujemy w naszych miejscowościach licznych atrakcji i sposobów na spędzenie wolnego czasu. Sierpień w powiecie działdowskim zapowiada się interesująco, a przede wszystkim spośród licznych imprez każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Już od początku roku planują, kiedy, jakie imprezy się odbędą, żeby też terminami nie konkurować między sobą. Także od początku roku już jest planowane, co kiedy się wydarzy. No, sierpień bieżącego roku też będzie obfitował w liczne wydarzenia o charakterze sportowym, kulturalnym, rekreacyjnym. 5 sierpnia miłośników aktywnego wypoczynku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Szczupliny zaprasza na turniej o Puchar Starosty Działdowskiego w siatkówce plażowej. Zmagania odbędą się nad jeziorem Rumia o godzinie 11. To jednak dopiero początek sierpniowych atrakcji. W dniach 10-12 sierpnia będzie pierwszy rodzinny piknik lotniczy, tutaj pod honorowym patronatem też starosty Działdowskiego, a także burmistrza Lidzbarka. Podczas tego pikniku będzie zlot samolotów, będzie też ekspozycja naziemna, można będzie podejść, obejrzeć. Przewidziane są różne konkursy dla dzieci, młodzieży, dla dorosłych, także różnego typu dodatkowe atrakcje, na przykład zrzuty wody samolotami dromader w wykonaniu Lasów Państwowych. A ta impreza właśnie odbędzie się na terenie lądowiska we Wlewsku, na terenie lądowiska Lasów Państwowych. 14 sierpnia odbędą się urodziny Działdowa, które w tym roku przypadają we wtorek. Mimo tego organizatorzy zaplanowali występ kilku zespołów. 668 urodziny miasta rozpoczną się o godzinie 18. Prezentem dla mieszkańców będzie koncert grupy Zakopower, której występ planowany jest na godzinę 21. Miejscem koncertu będą tereny przy boiskach sportowych przy ulicy Świerkowej. Dzień później w tym samym miejscu o godzinie 15 rozpoczną się zawody jeździeckie amatorów w skokach przez przeszkody. 18 sierpnia w parku imienia honorowych dawców krwi rozpocznie się 9. Międzynarodowy Turniej Rycerski o Miecz Świętej Katarzyny. Początek zmagań o godzinie 10.00.